Pan Wincenty Kozłowski, niezwykle znana osoba w Terespolu i znana przeze mnie. Akurat był to nauczyciel między innymi liceum w Terespolu zacnego. Ja 34 lata ukończyłem liceum, to był rok 86, to są 32 biegi imieni Wincentego Kozłowskiego. Był to mój po prostu wychowawca, wspaniały człowiek, wspaniały społecznik. No, facet, który przede wszystkim na celu miał sport, opiekę nad młodzieżą, wpojenie w młodzieży, patriotyzmu i tego, co się nazywa zdrowym trybem życia, czyli generalnie szeroko rozumiany sport. 32 biegi, wspaniała młodzież, wspaniałe dzieciaki ze szkół, nie tylko z powiatu bielskiego, wraz z opiekunami. Tutaj pod bacznym okiem organizatorów pani Krystyny Pucer, pana Andrzeja Korbala, naszych dyrektorów, między innymi Liceum Akademickiego. Widzimy tutaj młodzież, która od wielu lat opiekuje się po prostu tymi całymi biegami. Widzimy, jeden z opiekunów w tej chwili przemknął niezwykle żywiołowo, czyli jest rywalizacja w duchu sportowym. Myślę, że te kilka godzin przy pięknej atmosferze i przy pięknej pogodzie no da jakieś tam wytchnienie dla młodzieży z Terespola i dla naszych gości. Są dwa charakterystyczne biegi uliczne w Terespolu, które są znane nie tylko w powiecie. Tutaj dzięki organizatorom, ja to zawsze mówię i mówiłem, notabene niedawno mieliśmy Dzień Terespola i tam wręczaliśmy statuetki zasłużone dla miasta Terespol. Akurat w tym roku 3 statuetki, konkretnie 22 statuetka została wręczona. Największym dobrem nie tylko mieszkańców Terespola, nie tylko samorządu terespolskiego, ale i każdego samorządu są jego mieszkańcy. A tych społeczników jest naprawdę wielu, począwszy od szeroko rozumianej kultury, przez patriotyzm, skończywszy powiedzmy w tym momencie na sporcie. Tak, tak, Terespol stoi sportem, ale i nie tylko. To, że Freksencja dopisała po raz kolejny, jest to wielki, wielki, ogromny sukces, ale jak tak patrzę, rozglądam się, widzę, że i dzieci, i młodzież, i opiekunowie, wszyscy są zadowoleni, wszyscy się cieszą, bo o to chodzi. Trzeba w jakiś sposób przyjemnie i zdrowo spędzać wolny czas. Nasi uczniowie głównie co roku obstawiają tą imprezę. Jest nam bardzo miło, przede wszystkim dlatego, że pan Kozłowski był nauczycielem w liceum, wcześniej Bohaterów Podlaskich. Teraz my jesteśmy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu. Niemniej jednak nasi nauczyciele pamiętają o nim, a uczniowie kultywują pamięć o panu Kozłowskim. Nasi uczniowie rokrocznie współuczestniczą w organizacji tej imprezy, a głównym organizatorem jest pan Andrzej Korpal z ramienia liceum. Osoba pani Krystyny Pucer jest wyjątkowa. Jej energia, osobista aura sprawia, że zawsze chcemy przyjechać do Terespola. Ale również w Polskim Komitecie Olimpijskim przyświeca nam myśl, że wielki sport polski rodzi się lokalnie. Na takich właśnie inicjatywach, podczas takich inicjatyw jak biegi powiatowe, uliczne, szkolne zawody, to jest to miejsce, kiedy ten młody człowiek i ten czas, kiedy ten młody człowiek zostanie popchnięty przez ideę olimpijską do przodu. To są też biografie wielkich olimpijczyków. Zaczynali od czegoś małego, a potem ta idea olimpijska, ta energia popchnęła tych zawodników w świat i zostawali olimpijczykami, mistrzami świata, wybitnymi sportowcami. U mnie zaczęło się to dosyć też spontanicznie. Miałam 8 lat, pojechałam na pierwszy trening żeglarski do międzyszkolnego ośrodka sportowego. Właśnie przez szkołę się to wszystko zaczęło. Miałam fajnego trenera, bo rola trenera i nauczyciela w WFO jest przeważna. Bez tych osób nie można połknąć bakcyla, nie da się zacząć uprawiać sportu. Również ważna jest rola rodziców, którzy, prawda, dbają o ten autentyzm, systematyczność, też muszą być przekonani do tego, że uprawianie sportu jest wspaniałą przygodą na całe życie. Ale to, co robimy w Polskim Komitecie Olimpijskim, to właśnie staramy się patrzeć, jak organizowane są zawody sportowe lokalnie, jak pracują kluby olimpijczyka w Polsce, a ten klub olimpijczyka w Terespolu jest wyjątkowym klubem, dzięki osobistości pani Krystyny oczywiście, bo jest prawdziwy, autentyczny, niezłomny i przede wszystkim stabilny, w takim sensie, że te biegi, te inicjatywy są organizowane w sposób profesjonalny, kompetentny, z przekonaniem i sukcesywnie, prawda? I to jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście można zorganizować wielką imprezę na wiele tysięcy osób, ale taka jakby jakość się rozmyje takich zawodów. A jeżeli dzieciaczek może uczestniczyć w zawodach
po jednych po drugich, wtedy łapie bakcyla. I jeszcze powtórzę to jeszcze raz, że rola trenerów i nauczycieli WF-u jest bardzo ważna. A tu przyjechałam i zobaczyłam wszystkich nauczycieli wysportowanych, uśmiechniętych, zaangażowanych. Razem z wydawnictwem Agora wydaliśmy książkę, której autorem jest Daniel Lis, Pierwsza drużyna. Jest to książka, która świetnie jest napisana i opowiada o pierwszych olimpijczykach, którzy pojechali do Paryża w 1924 roku. To oni otworzyli naszą olimpijską drogę i musieli pokonać mnóstwo kłopotów po to, żebyśmy mogli zaistnieć na arenach międzynarodowych. Wtedy do Paryża pojechaliśmy po naukę, po to, aby potem rozwijać skrzydła i zdobywać już po dekadzie kolejne medale. I myślę, że dzisiaj też wielu naszych uczestników powiatowych biegów ulicznych Wincentego Kozłowskiego również przyjechało po naukę. Widziałam te zestresowane dziewczyny, które zastanawiały się, czy przebiegną kilometr. Oczywiście, że przebiegną. Chciałyby przebiec jak najlepiej, ale właśnie doświadczenie buduje nasze umiejętności. Dowiadujemy się wiele o sobie, wiemy, co potrafimy i wiemy, czego nie potrafimy. Tym jest właśnie sport i idea olimpijska. Citius altius fortius. Szybciej, wyżej, silniej. Szybciej w poznaniu siebie, wyżej w pokonywaniu trudności i stawianiu sobie poprzeczki do góry. No i silniej pokonywać swoje słabości dane nam z ducha i ciała. I Międzynarodowy Komitet Olimpijski dorzucił jeszcze czwarty komponent. Razem. Abyśmy właśnie wszystkiego doświadczali razem. Ramię w ramię, pełni szacunku i dobrej komunikacji między sobą. Zapalając znicz olimpijski, uświadomiłam sobie, że robiłam to pierwszy raz w życiu, więc jestem naprawdę przeszczęśliwa, że przyjechałam do Terespola.